Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dying Light. Ostatnio byliśmy na tej wieży i skontaktowaliśmy się nawet z Gierę. Czy wy zawsze musicie mi przeszkadzać? Dobra, więc teraz tak, mieliśmy w planie, żeby troszkę uzupełnić zapasy, więc możliwe, że poszukamy po prostu jakichś apteczek i wielu innych rzeczy. Najprostszym sposobem było poszukanie. Kościół, tak to się robi. Rozumiesz? Wielkie dzięki za pomoc. Spoczko. Dobra, ja idę zobaczyć, gdzie był ten uniwersytet. Kurczę, nie pamiętam. On nie był gdzieś daleko. Wydaje mi się, że jestem w jego pobliżu gdzieś. Tutaj on tu są policyjki. Dobra, musimy też poszukać jakichś właśnie karetek. Dobra, już idą po mnie. Nie trzeba tak zerkać. Okej, tam jest karetka. To idziemy tam. Tylko najpierw musiałbym się od tych tutaj odgonić. Czy oni dadzą mi spokój, czy nie? Dobra, tam jest na pewno karetka, tam sobie pójdziemy. O, tam jest kolejna, dobra. Czy to też jest? Bo tutaj są takie też zwykłe żółte samochody, których nic nie ma czasami. Tak, to jest ten zwykły żółty. Dobra, czy wy dacie mi spokój? Dobrze, zajmij się nimi. Dobra, podlecę po tą najpierw. Ojejku, ale tutaj sporo was jest. Nie będę. Czy ja mam. Może będę musiał tak odgonić was petardami. Ale nie mam. Nie mam zapasów domowych, unlucky. To nie zadziała. Muszę spróbować być szybszy. Ale nie będę szybszy, bo ich jest tutaj dużo. No i jeszcze jakie wytrzymałem, no chyba żartujecie sobie. Tak, to mi strzał nie starczy, jak wy będziecie tacy mocni. No tak, ten dwie strzały jeszcze idzie. Czy ja tu mam dobi? O, to jest dobra metoda w takim razie. Chodźcie tutaj. Podejdziecie? O, chodź, chodź, chodź. No, znalazłem fajną metodę. Myślałem, że to tylko takich powalonych mogę dobić. W sensie takich leżących. Okej. Można i tak. Teraz mi strzały będzie ciężko znaleźć. Jeden tutaj powinien mieć dużo strzał. Dobra, na razie póki czysto jest, to ja sobie tutaj otworzę. Dobrze, że ambulanse są jako łatwe niby. Więc nie będę tutaj się z nimi męczył długo, na przykład jak z policjantami. Okej, dwie apteczki, super. O, nice, poznikały to i mam strzały swoje. Dobra, teraz tam był drugi ambulans gdzieś. Więc musimy lecieć po ten kolejny ambulans. Nie
Dobra, czyli dobrze wiedzieć, że taka metoda może działać, że jak sobie stanę gdzieś wyżej, to mogę takie niby dobijać. To mi się na pewno bardzo przyda. Oj, tu chyba nie działa. A, dobra, działa. Okej, okay. To naprawdę ułatwia. Wy już nie. O. Oła, nie bij mnie. Dobra, idzie tu ich jeszcze. No co tu wybucha znowu? Co tu się dzieje? I skąd was się tu tyle bierze? Nie no, na poważnie? No jak... Dobra, ten jak mi seryjką wjechał, kurde. MMA fighter. Ej, ale czemu one tu co chwilę? Przecież nie hałasowałem, no z łuku przecież nie hałasuję. Czemu to tak było? No i gdzie ja teraz... O Jezus Maria, gdzie ja jestem? Jak ja stąd mam wyjść? Wypuśćcie mnie stąd. No i teraz nie wiem, gdzie jestem. Czy to było tutaj? No ta, na pewno. Co to jest za oszukana gra? No przecież, no ile one mogą żyć? Tak, i zabił się od upadku, no super. Dobra, ja chcę tylko ambulansy. Ała, no co jest? Czym wszyscy mnie tu, nikt mnie tu nie lubi normalnie w tej grze chyba. No, a jakiej podstawie? No nie, no to się nie da, naprawdę. Już się zaczyna robić irytujące. Już nic nie hałasuje nawet, no halo. Gra. Czy ty możesz? Dopiero co wszystkich tutaj wybiłem. No pewnie. Ma to sens. Nie, chcę pokrzyż gdzie indziej. Czy broń mi się zepsuła przez ciebie? Sobie jakąś inną dać.
Jak mi teraz nie dadzą otworzyć, to wyjdę stąd chyba. Dobra. Poznajecie? To biegacz Brekena! Brać go! Co wy macie do Brekena i do mnie ogólnie, co? Dobra, musimy iść bardziej tam, w tamtą stronę. Tutaj mamy, aha, tutaj mam, dobra, to te uliczki tutaj przejrzymy po tej drugiej stronie, bo tutaj nie widać, żeby tutaj miało coś być tak naprawdę. Starczyłbym też zrzuty kwatermistrzowi w sumie. Dobra, idziemy na górę. Z góry będziemy mieli lepsze. Okej. Dwa ambulanse. Dobra, udało się bardzo szybko. No ty kim tu jesteś? Aha, bo to jest ta baza już tego. Jesteśmy na miejscu. No już, dobra, amunicję mamy pełno. Możesz się zdecydować. Idź tam na dół. Dobra, ja chcę tutaj zlutować. Niech to nie trafiłem. O, tu jest jeszcze kolejny. I tutaj chyba jest czysto. Nie tak do końca czysto. Dobra, jeszcze spróbujemy iść tam. Znaczy ja mam strzały, mogę wykraftować na razie co. Umiejętności możemy dać coś. Plany broni, nie korzystam zbytnio z planów. Tu handlarzy zwiększymy sobie. Taranowanie, atak przez ramię. Okej, to się bardzo przyda. Mistrz wszystkich sposobów walki, podoba się. Czy jeszcze miałem punkcik? A tu mam dużo. Likwidacja, why not? Odporność też, why not? Dobra, muszę się jakoś tam przedostać. Dobra, trochę ich tu jest, trochę bardzo.
Może troszkę pod... Dobra, to może jest troszkę ryzykowne. Ale patrząc na to, czy ja mam lepszą opcję jakąś? Dobra, jedną apteczkę sobie mogę zużyć. W razie co? No i co się patrzysz, co? No serio? Kurde, silno masz nogę, Crane. Się wydaje naprawdę skuteczną metodą. Dobra, od razu czyście się zrobiło. Dobra, jeszcze ta dwójka tu chyba zmierza w moją stronę. Dobra, troszkę więcej. Okej. Dobra, chodźcie, okopię was wszystkich. Ała. Ty. Nic faniakuj. To chyba najlepsza metoda jest naprawdę na takie hordy. Po co marnować amunicję, po co marnować cokolwiek. Tak hałasu się nie robi. Dobra, nie ma tu nikogo. No i zobaczcie jak czysto od razu. Od razu lepiej. Apteczek wcale dużo nie trzeba marnować. A ile luciku jeszcze do zbierania? No tak to ja mogę całe miasto oczyścić, no to przecież żaden problem. O, gazy nawet sobie pozbieramy. No tak pełno to było, to też można otworzyć? O, można. Chodź się tobą zajmę tylko, chodź tutaj, chodź. Dzięki. Dobra, jeszcze was tu troszkę przechodzi, no. Chodźcie, no, takie najlepsze miejsce to jest. Eee.
No tak, zapraszam, zapraszam. Jednak nauczenie się tego dobicia naprawdę się opłacało. Myślałem, że to działa tylko w ten sposób, że jak naprawdę ktoś jest, jak się powali, czy na przykład tam przewróci się, to można go dobić. No to wystarczy wejść troszkę wyżej, żeby mieć na wysokości głowę, dobrze? No ile was tu jest? Dobra, od razu czysty teren. Nawet nie próbuj. No przeginasz. No kolejni, no policjanci przyszli, co? Mandat mi wlepicie? Wow. Nie zaczynaj się, co? Dobra, poczekam jeszcze tylko troszkę, aż to tutaj. Te paczuszki się popojawiają, żebym mógł to wszystko na spokojnie zlutować. Bo tu sporo widzę, że z tego te gazy dostajemy, to może potem będzie można jakieś apteczki porobić jeszcze. No, już możemy coś porobić. Więc już troszkę się zaopatrzyliśmy. I to jest w ogóle ten budynek. Ja myślałem, że naprawdę będzie taka horda, że się nie dopchać nie będzie można, to... W sumie nawet jakby była taka horda, to co z tego? Bym ich okopał i tyle by było. Czym ja bym się przejmował? Dobra. 13 apteczek. To znacznie lepiej wygląda niż jak to wyglądało w poprzednim odcinku. Sobie zapasy uzupełniliśmy. Zdobyliśmy dużo dropów. Kasy też się troszkę uzupełnił. Dobra, więc teraz co? Tutaj mamy wejść, tak? Mówisz? Pan musi być Crane. Widzę pana przez kamery monitoringu i mogę mówić do pana przez interkom. I co podglądasz? To ja. Nazywam się Crane. Niech pan zjedzie windę na najniższe piętro. Jasne. A nie mówi co mam robić, dobra? Ja sam będę chciał sobie podejmować decyzję. Skąd się was tu tyle zebrało? Nie wiem, czy tu wejdziesz. Nie. Na szczęście. Dobra, czy ja tutaj coś mogę? Nie mogę zlutować. Gdzie jest winda? Tutaj sobie przywołajmy windę. A, nie, tak jest coś do zlutowania. Myślałem, że z windy coś wyjdzie, byłem gotowy do walki. Czemu nie mogę się ruszać? Halo? Myślałem, że coś mi się stało. Doktor Camden będzie naprawdę miał szansę opracowania leku. Oby mu się życzę mu powodzenia. Żal mi, doktora Zir. Byliśmy tak podekscytowani szansą zbadania wirusa Haran. Nie mówiąc o tym, że dostawaliśmy od GRE niezłe pieniądze. Przy okazji, jesteśmy na rezerwie zasilania, więc wszystko działa ledwo. No. Potrzebowałem energii do mojego ostatniego eksperymentu. Generatory przegrzały się i Jak zawsze. Jak zawsze. Już widać krew, to już wiem, że będzie super po prostu tam. Słyszę, że nie ma mi pan za złe tych wspominek. Minęło już sporo tygodni, odkąd miałem okazję porozmawiać osobiście z żywym człowiekiem. Termowy prysznic.
Dzień dobry. W szatni? Ktoś coś zostawił w szatni? Chyba nie. Ja nie będę przeszkadzał. Dobra, widzę otwarte wenty, więc już... Już wiem, co tutaj muszę zrobić. No, czy ja mogę iść? Halo? Co to ma być? Co mnie za nogę trzymasz? Puszczaj! Ty serio mnie chyba za nogę trzymał? To tak działa? I po co ci to było? Szczurek. Agresywny szczurek. Musiałem okno zamknąć, żeby tak wiać zaczęło. Co my tu? Ty, mam nadzieję, że ty wstaniesz, nie wstaniesz? Żyjesz? Oczywiście, że wstaniesz i oczywiście, że nie żyjesz. Nie brzmi w ogóle. Nie żyjesz, a wstajesz. Znajdź sposób na dotarcie do Camdenu. Czy mam znowu wrócić do wentów? Czy ja mogę tutaj temu przełożyć tą kartę czy coś, żeby otworzyć? Tam coś mogę otworzyć. Ale nie mogę. Czyli chyba nie tutaj, czyli jednak musiałem iść z tamtego pomieszczenia. Tutaj cały czas mi pokazuje tam na pomarańczowo. Coś jeszcze jest do zlutowania, tak średnio widać. Ale to po prostu miałem to użyć. Nieważne. Nie, to jest początek. To jest to, sobie otworzyłem to pierwsze pomieszczenie. Czy tutaj nie ma jakichś wentów? Nie no, są wenty, ale to te same. Gdzie to mam iść teraz? To jest pytanie dobre. No to wygląda jakby miał otworzyć, chyba że na komputerku muszę coś otworzyć. No właśnie. Dobrze, teraz proszę iść głównym korytarzem. Laboratorium jest po lewej. Gdy wybuchła epidemia, razem z doktorem Zirem zostałem w strefie objętej kwarantanną, aby pracować nad lekiem. Wie pan, kto miał nas ochraniać? Kadir Sulejman. Raiz we własnej osobie. To im wyszło, nie ma co. Czyli Raiz miał ochraniać, to nieźle. Wstaniesz, ja to wiem. O nie. To jak gdybym tak teraz strzelił w tą butlę? Nie da się. Ja nie chcę tam iść. Dobrze, jedyna droga do labu...
laboratorium prowadzi przez salę odkażania. Wejście jest po prawej. Gdy jednak zmarł brat Raisa, rozpętało się istne piekło. Rais zmienił się z osobnika o potwornych skłonnościach w potwora pełną gębą. Rozumiem. Rozumiem. Opowiadaj, nie przerywaj. Aby otworzyć drzwi, musi pan przejść procedurę odkażania. Ale to się nie uda bez pełnego zasilania. Czyli trzeba zająć się generatorami. Nie mogłeś wcześniej powiedzieć? Proszę iść do biur. Jak pan tam dotrze, powiem co dalej. Zajmę się tym. Zir i ja dotarliśmy w bezpieczne miejsce przy pomocy agenta GRE. Człowieka podobnego do pana. Agent, który nam pomagał, miał się ewakuować wraz z nami. Ale skoro obaj z Zirem tu utknęliśmy, może pan odgadnąć, jak nam poszło. Teraz proszę o nadzwyczajną ostrożność. Nie usuwałem zarażonych z tej części budynku, bo nie miałem po co tam wchodzić. Dobra, czy tu nie? Prędzej ja tu mogę wejść do nich. Gdzieś po drodze rozdzieliliśmy się, ale udało mi się dotrzeć do tej kliniki. No i nie miałem nic. Wiedziałem, że ty wstaniesz. Uwaga, otwieram drzwi. Te drzwi? Zir i agent GRE wtopili się w grupę Brekena. Też bym tam był, gdybym tylko zdołał do nich dotrzeć. Przykro mi, ale jedyna droga do pomieszczenia generatorów prowadzi przez kanały wentylacyjne. No ejku. Kanały prowadzą do magazynu. Stamtąd może pan dotrzeć do korytarza, a potem do generatorów. Super. I podoba mi się to miejsce. Komuś peceta rozwaliłem, czy monitor. Nie chcę też ciągle tak strzelać, chcę oszczędzać amunicję. Coś jest dobre, nie ma chyba nic. To mogę rozwalić. Średnio. No nie, to będzie ten gigant teraz, tak? Świetnie. Tu są drzwi. No ten co taki twardy. No chyba sobie żartujesz. Dobra, ale co dalej? Te drzwi są zamknięte. Czy byłoby opcja, żeby któryś mógł mieć klucz czy coś? Chyba nie. Niestety, ale nie. Więc gdzie ja mam się teraz przedostać stąd dalej? Czy mogę wejść w wenty? Nie mogę tego rozwalić. Są tu gdzieś jakieś inne wenty?
Tak mi pokazuje jakby tutaj. Nie, no tutaj nic nie ma. Tam stamtąd przyszedłem. Tam coś jest. Okej, dobra. Sprytne, sprytne. Tutaj znowu jakieś pomieszczenie. Co tu będzie tym razem? Ty też zapewne będziesz wstawał, to nie wstawaj. I ty również, tak? Dobra, co my tu mamy poza lutem? Raczej chyba tutaj mogę coś otworzyć. Aha, tu mogę drzwi otworzyć pewnie do tego poprzedniego pomieszczenia. Może się przydadzą na później, nie wiem. Czy tutaj mogę coś znowu zrobić? Okej, tam jest was bardzo dużo. Czy ja mogę tu wejść? Ty, no nie mogę, naprawdę? Takie duże okno, ja się nie zmieszczę. Już to jest bez sensu. O mój Boże. No chyba żartujesz. Dobra, łatwo. Prawda, troszkę ammo zużyliśmy, ale to nieważne. Ammo się tam odnowi kiedyś. No ja tutaj byłem, tak? Czyli sobie teraz tak jakby wszystkie drzwi pootwierałem. Tak, teraz sobie wszystko pootwierałem. Więc w sumie nie wiem, czy ja to potrzebne było, że ja to zrobiłem, czy nie, ale... Może i tak, może i nie. Dobra, tego i tak nie mogę otworzyć. Tego też nie. A muszę się dostać tutaj. No i nie mów, że ja naprawdę tu nie mogę przejść. A, dobra, nieważne, nie było tematu. Tak to się wypolerował tutaj szyby, że nawet nie widziałem, że tu szyba jest. Ja się dziwię, czemu ja przejść nie mogę. To nieźle, nieźle. A już czy jeszcze ten też trzyma? Sali odkażenia. Tu nawet było pokazane, że ten leży przez szybę, a ja przez tą próbowałem przeskoczyć, a ten przecież tu jest. Boże. Czy ja mogę tak nie robić? Ale to było słabe. Spostrzegawczość poziom 0 normalnie. Gdzie to teraz tu było? O, jasne.
to ja ich miałem odkazić? A, no to w sumie... Ała, ała! Dlaczego? Co to ma być? Znowu przez ścianę obrywam. Już mogę to otworzyć? O, dzięki. Doskonale, teraz może pan wejść. Właściwie, jak ty tu żyłeś tak długo sam? Dzień dobry. Jak miło ścisnąć pana dłoń. Poproszę teraz te próbki tkanek, dobrze? Doktorze, zerknie pan na tę fotkę? Chwila, chwila, już moment. Już. Dobrze, teraz musimy zaczekać. To potrwa jakiś czas. To co pan do mnie mówił? Hej, to on, to ten agent GRE, o którym panu mówiłem. Jak on się nazywał? Amir. Tak, tak, Amir Goreshi. Skąd w ogóle ma pan to zdjęcie? Mieliśmy wspólną znajomą. Próbki są wciąż dobre, doskonale. Z odrobiną szczęścia pana wyprawa nie pójdzie na marne. Gdzie jest reszta danych tak przy okazji? Wiem, że Zir przygotował dwa pakiety. Wrócimy do tego później, doktorze. Teraz mam do pogadania z kilkoma dupkami z GRE. GRE? Niech się pan przy nich pilnuje. Ich dobra opinia to piramidalne kłamstwo. Ci ludzie to zgraja kłamliwych łajdaków bez serca. Wiem, doktorze. I dziękuję. Skontaktuję się. Okej. Dobra, czyli teraz mamy skontaktuj się z GRE. Czyli gdzie mam iść? Mam iść w specjalne miejsce? Mam się z nimi skontaktować? Spotkałem Camdena. Przyjrzał się próbkom zarażonych tkanek, nad którymi pracował Zir, i twierdzi, że jest nadzieja na opracowanie leku. Jeśli... Panie Crane, muszę powtórzyć. Niech pan pilnuje swoich pleców, frontu i obu boków w kontaktach z tymi draniami z GRE. Wykiwają pana przy najmniejszej okazji. Okej. Będę ostrożny. Muszę tylko ustalić, jak sprawy stoją. Gdzie mam w sumie biecyk, by the way? Daleko? O, dobra, blisko to jest to. Jeszcze pójdziemy się skontaktować, zobaczymy co tam będzie chodziło. Nie mówcie, żeby mieć tę samą górę tej wieży. No wy tak na poważnie? Czy każecie mi taką wspinaczkę robić? Assassin's Creed? Troy, przekazałem próbki doktorowi Camdenowi. Teraz pomówię z GRE. Co masz zamiar im powiedzieć? Wszystko.
Do zobaczenia później, Troy. Tu Crane, odbiór. Kyle Crane, słyszysz mnie, czyż nie? No, Raiz. Raiz, gdzie jesteś? A gdzie powinienem być? Na szczycie mojej własnej wieży. Oczywiście nie jest jeszcze gotowa. Wciąż jest jednak monumentem ku czci chaosu, entropii. Tego, że człowiek jest swoim własnym panem. Zabiję cię! Za to, co zrobiłeś, Jade! Za wszystko! Zamorduję cię, skurwysynu! Liczyłem na taką właśnie reakcję. Widzisz, ja i ty toczymy wojnę. Wojnę opartą na przeciwstawnych filozofiach. Wojnę o to, kto ma rację. Dalej, Crane, chodź tu. Staw mi czoło. Co to wy, Amerykanie, lubicie powtarzać? Wyzywam cię. Wiesz co? Zapomnij. Nie masz żadnej wojny. Jest tylko twój posrany punkt widzenia. Idź do diabła. O, nie. Nie pójdę do diabła. Wkrótce jednak opuszczę Haran. Rozumiesz, dogadałem się z naszymi braćmi z GRE. Użyłem twojego osobistego komunikatora. Wiedzą, że mam wszystkie dane doktora Zira. Nazwali je kluczami do królestwa. Niedługo pojawi się helikopter i zabierze mnie stąd. Wyobraź sobie szkody, jakie uda mi się wyrządzić poza tym miejscem. Oczywiście, jeśli wydaje ci się, że możesz mnie powstrzymać. Ty pieprznięty skurwysynu! To właśnie chciałem usłyszeć. Chodź i znajdź mnie, Crane. Skończmy to, co zaczęliśmy. Okej. Czyli rzucił nam wyzwanie, Raiz. Pewnie odpowiemy. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się z następnego odcinka. Na razie.